Za chwilę nastąpi wręczenie okolicznościowych podziękowań wystosowanych przez zarząd i wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej w granicy Redzyńskiej Kolonii. Podziękowania wręczy prezes zarządu oraz skarbnik Ochotniczej Straży Pożarnej w granicy Redzyńskiej Kolonii. Proszę druhu o wręczenie podziękowań. Proszę Państwa, stulecie zdarza się tylko raz. W związku z tym będzie ono po prostu trwało tyle, ile będzie trwało. Ale już na pewno nie zostanie powtórzone. Podziękowania otrzymują przybędny księża, przedstawiciele służb mundurowych, współpracujący z nami. Przy tej okazji, proszę Państwa, chciałem przeczytać nazwiska przedstawicieli podmiotów, które udzieliły wsparcia w organizacji tego stulecia. I wsparcia też takiego umownego na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej. W ostatnim czasie, jak zwykle, Wiesław Mazurek, wójt gminy Radzyń Podlaski, Krzysztof Połowiński, nadleśniczy nadleśnictwa Radzyń Podlaski, Antoni Suszek, prezes zarządu PSS Społem w Radzyniu Podlaskim, Roman Domański, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim, Henryk Hałajko, właściciel przedsiębiorstwa Polesie spółka z OO w Radzyniu Podlaskim. Michał Jastrzębski, właściciel firmy Intent Transport spółka z OO w Radzyniu Podlaskim. Mirosław Koza, właściciel firmy handlowej Koma Autoservis w Radzyniu Podlaskim. Renata Kulenty, właścicielka Termodom PKU Renata Kulenty w Radzyniu Podlaskim. Barbara Mrzygłód, prezes zarządu CMC spółka z OO w Andrychowie. Tadeusz Opalka, współwłaściciel Tamar, spółka cywilna, zakład produkcyjny w Zbolitowie Dużym. Wojciech Szkurłak, właściciel firmy PPH Wojzbun w Radzyniu Podlaskim. Jerzy Woźniak, prezes zarządu przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Radzyniu Podlaskim. Robert Buchowski, właściciel Media System w Radzyniu Podlaskim. Kamil Myszkowiec, prezes firmy Montenegro, spółka z OO w Warszawie. Pani Katarzyna Krupska-Grudzień, prezes zarządu lokalnej grupy działania Zabiecek w Radzyniu Podlaskim. Tutaj muszę powiedzieć, że nie tylko pani prezes, ale także i panie, które tam pracują, wspierają strażaków w niektórych kwestiach związanych z pewnymi sprawami administracyjnymi. Włodzimierz Domański, właściciel drukarni Awa Druk w Radzeniu Podlaskim. Spokojnie, może nie rozwalę, tak. Andrzej Niewęgłowski, właściciel firmy PH Axel w Radzeniu Podlaskim. Łukasz Lębek, właściciel przedsiębiorstwa PH Master w Radzeniu Podlaskim. Jan Brożek, prezes zarządu GFN spółka ZOO w Radzeniu Podlaskim. Obecny tu gdzieś blisko Mirosław Piaskor, który oferuje nam nagrywanie. Ewa i Piotr Świerczewski, Tadeusz Kopiński, właściciel przedsiębiorstwa PHT z Brazylii Podlaskim. No i oczywiście trzeba też wymienić, bo oni się też dołożyli do tego, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w granicy Radzyńskiej Kolonii. Oni też wsparli oczywiście działalność statutową jednostki. Chciałem także, proszę Państwa, jeszcze przy tej okazji podkreślić jedną rzecz. Bardzo mocną współpracę ze Stowarzyszeniem Ziemi Branickiej. One tutaj przez już ładnych kilka dni pomagały przy przygotowywaniu tego wszystkiego. Dzisiaj przygotowują, no i pewnie pomogą potem zakończyć te kwestie pewnie dnia następnego albo w dniu następnym. W każdym razie bardzo, jako Ochotnicza Straż Pożarna w granicy Radzyńskiej Kolonii, cenimy sobie współpracę z tym stowarzyszeniem. Jest to
dla nas bardzo ważny i istotny. Szanowni Państwo, trwa wręczanie jeszcze pewnych podziękowań. Tych, których się nie uda dziś wręczyć, zostaną dostarczone osobom, którym zostały wypisane w okresie późniejszym. Także tutaj nic się nie stanie. Szanowni druhowie, proszę teraz prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicy Radzyńskiej Kolonii. Druhu prezesie. Dalsze podziękowania wręczy druh Waldemar Czuba, a druh Jerzy Jakubowski odbierze życzenia od druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej, pożarnych z całej gminy Radzyń Podlaski. Widzę pierwszy druh z Ochotniczej, druh prezes z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewikowie. Szanowni kapłani, zaproszeni goście, panie prezesie, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej Branicy Radzyńskiej Polonia. Chciałbym w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelikowie złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji tego pięknego jubileuszu stulecia. Życząc Wam ile wyjazdów, tyle powrotów. Niech święty Florian otacza Was swoją opieką nie tylko podczas tych trudnych czasami akcji ratowniczo-gaśniczych, ale również w życiu codziennym i prywatnym. Tutaj może odniosę się jeszcze do swojego przedmówcy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Branicy jest w 100% spełniona. Otóż nie. Moim zdaniem 99% jest spełniona, ponieważ jak wszyscy dobrze wiecie, mieliśmy dzisiaj tutaj świętować przybycie nowego wozu strażackiego. No niestety nie udało to się. Nie wiem, gdzie nastąpił błąd, czy to wina człowieka, czy obecnego systemu, ale mam nadzieję, duchu prezesie, że niebawem to nastąpi i te dwa stare jelony, które stoją tam na podwórku, będą wymieniane na coś porządnego. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i gratuluję. Brawo. Druh Jacek Domański, Ochotnicza Straż Pożarna w Paszkach Dużych, prezes. Druhu prezesie, proszę na swoje ręce przyjąć gratulacje za taką fajną, że tak powiem, bardzo dobrze zorganizowaną imprezę, uroczystość. Ja tylko w imieniu strażaki tej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Paszkach Dużych chciałem życzyć kolejnych 100 lat, może jeszcze lepszych 100 lat, no i samych sukcesów dla jednostki, dla druhów z jednostki OSP Branica Radzyńska Kolonia w życiu osobistym i zawodowym. Brawo. Druh Antoni Ciok, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlanowie. Ręce druga prezesa jeszcze Jakubowskiego, wyrazy uznania, no i tego samochodu wreszcie, tego samochodu rzeczywiście szczerze najlepszego, drugi druhowy wreszcie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem pogratulować Branica Radzyńska Kolonia 100 lat, no i przyszłych 100, 200 lat istnieją. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Gratulacje i brawo. W imieniu swoim chciałem serdecznie pogratulować 100 lat w imieniu właśnie prezesa i całej jednostki.
Brawo. Z okazji jubileuszu stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej Granicy Radzieckiej Polonii z najlepszymi życzeniami drobna pamiątka na ręce Biura Kontrolacji. Zgodnie z jubileuszu stulecia jednostki chcieliśmy jeszcze dziewczęce życzenia zdrowia, szczęścia, powodzenia następnych 100 lat. OSP Puli. Brawo. Wszystkiego dobrego, najlepszego, owocnych, wyjazdów, tak samo powrotów, no i następnych 100-200-300 lat. OSP Brzustwy. Grup Tomasz Głęcki z Brzustówca, gospodarz. Dziękujemy bardzo. Druh starszy kapitan w stanie spoczynku Henryk Hałajko, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. Czcigodni księża, drodzy goście, szanowni druhowie i mieszkańcy. W życiu społeczności obok dni mozolnej i wypężonej pracy zdarzają się dni wyjątkowe i znaczące. Takim dniem jest jubileusz stulecia waszej jednostki. Wiele osób przez lata włożyło serce i ogrom pracy w powstanie i ukształtowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. Tak w Branicy Radzyńskiej. Także dziś wszyscy możemy być dumni, świętując tak znakomity jubileusz. Jest to też szczególna okazja, aby wyrazić wdzięczność wszystkim strażakom za zaangażowanie i profesjonalizm, z jakim służą, dbając o bezpieczeństwo i dobro swojej małej ojczyzny, tutaj, w tej granicy. W imieniu radzyńskich ochotników proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia, wielu serdeczności i ludzkiego poważania i pomyślności na każdy dzień. Dziękuję wam. Brawo. Bardzo proszę o zabranie głosu drucha prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicy Radzyńskiej Polonii Jerzego Jakubowskiego. Szanowni księża, szanowni goście, drodzy mieszkańcy Branicy, posłanie na życie naszej jednostki miało dwa rozmaite cele. Dążenie pierwsze to walka o niepodległość ojczyzny, która w latach pierwszej wojny światowej zaczęła rozkuwać kajdany ponad stuletniej niewoli. Drugie to chęć działania w myśl spadła, Bogu na chwałę, ludziom na podziwianie. Celu niesienia pomocy społeczeństwu wnosi pożarów przestępstw żywołowych. Analizując dawne miejsce członków naszych straży można dojść do wniosku, że prawie nie ma takiej rodziny w naszej miejscowości. Nie jest związana ze stowarzyszeniem. Zwłaszcza poprzez działalność jej przodków lub obecnych członków tej jednostki. Nasi poprzednicy umieścili silnie w wszystkich trudnych i tragicznych zdarzeniach dotyczących tego kraju. Dziś my staramy się służyć społeczeństwu na miarę realnej, jaki jest XXI wiek. Kończy się jest część oficjalna naszych obchodów stulecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Granicy Radzyńskiej Polonii. Członkowie jednostki przy okazji obchodów jubileuszowych dziękują byłemu
i obecnemu przedstawicielom samorządu gminnego, radnym Rady Gminy oraz wszystkim dotychczas urzędującym i byłym wójtom i obecnemu wójtowi Wesołowi Mazurkowi, który jest bardzo zaangażowany w sprawy związane z ochroną przeciwpożarową gminy. To dzisiaj może zobaczyć się choćby budynek strażnicy. Za wsparcie inicjatywy podejmowanych przez naszych jednostek składamy podziękowanie marszałkowi województwa lubelskiego, panu Sławomirowi Sosnowskiemu. Dziękuję za wszelką pomoc staroście radzyńskiemu, panu Lucjanowi Kotwicy i zarządu powiatu. Wspólnie wygadany udział w utrzymaniu gotowości operacyjnej i sukcesywnym zasilaniu sprzęt mieli zawsze radzyńscy komendanci. Emerytowanym komendantom składam podziękowanie za wielokrotne przekazywanie sprzętu, który daje możliwość temu stowarzyszeniu prawidłowe funkcjonowanie, a także wydatną pracę w wielu innych płaszczyznach. Dziękuję też i proszę o wsparcie obecnych tu komendantów powiatowego i wojewódzkiego pozostałych w służbie. Nasza jednostka zawsze może liczyć na pomoc prezesa zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Radzynie Podlaskim, druga Tadeusza Słowackiego, jak członek władz wojewódzkich i krajowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest od wielu lat niezmiernie zaangażowany w działalność mającą na celu podnoszenie poziomu ochotniczych straży. Wspiera też nas w sposób bardzo istotny, za co bardzo dziękujemy. Strażacy oceniają i dziękują, składają serdeczny Bóg za to wszystkim księżom, kapelanom, którzy sprawowali i nadal sprawują opiekę duchową nad strażakami. Usługa księży jako wolontariuszy spośród członków OSP zawsze wnosi dobrego ducha i wspiera moralnie. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do obecnego dziekana dekanatu radzyńskiego, proboszcza parafii pod wezwaniem Marii Boskiej Józefowej Pomocy w Radzynie Podlaskim, księdza parałata Romana Wiśniewskiego, bo biorąc służy nam wsparciem duchowym i wiązkowością, aby przychodzić pomocą zawsze, kiedy będzie potrzeba. Dziękujemy wszystkim, którzy zaświecili dzisiaj naszą swoją obecnością i wspierają nas w działalności statutowej. Bardzo dziękuję wszystkim. Za chwilę nastąpi zakończenie części oficjalnej uroczystości stulecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicy Radzyńskiej Kolonii. Dowódca uroczystości złoży meldunek o zakończeniu uroczystego apelu druhowi prezesowi. Następnie podprowadzi pododdziały i poczty sztandarowe na miejsce rozformowania. Szanowni księża, szanowni państwo, proszę wszystkich o powstanie. Dziękujemy bardzo. Prosimy jeszcze o pozostanie oczywiście. Część oficjalna dobiegła końca.
Za chwilę nastąpi występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej Kolonii i dzieci ze szkoły w Białce. Thank you.